Dziś w serwisie powiemy o nowych mieszkaniach socjalnych w pęklinie, zniczach upamiętniających zmarłych i zaginionych na morzu, a także o remoncie pomnika powstańców warszawskich. Dodatkowo zapraszamy na cykl wydarzeń wzajemne fascynacje polsko rosyjskie i wystawy moje katedry. Sześć rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji materialnej z gminy ustka otrzymało klucze do nowych mieszkań socjalnych. Łącznie ponad 30 mieszkańców gminy wiejskiej przeprowadzi się do nowych lokali. Przeznający je urzędnicy szczegółowo badali sytuację, w jakiej były ubiegające się o nie rodziny według rozbudowanych kryteriów. Nowe mieszkania socjalne gmina Ustka utworzyła w po niemieckim budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w Pęplinie. Niż demograficzny spowodował, że placówkę przed paroma laty zamknięto, a uczniów przeniesiono do szkoły w Charnowie. Teraz w pustym budynku po kapitalnym remoncie utworzono sześć niezależnych mieszkań. Budynek przeszedł także prace budowlane, w ramach których wzmocniono jego konstrukcję. Lokale oprócz remontu zostały także częściowo wyposażone. Gmina zadbała o sprzęta GED w kuchniach i wyposażenie łazienek. Mieszkania socjalne przyznawane są zawsze na czas określony w umowie zawieranej pomiędzy mieszkańcami i Urzędem Gminy. W gminie Ustka na podobne lokale czeka jeszcze ponad 100 osób. Kolejnym z pomysłów na poprawę sytuacji mieszkaniowej uboższych mieszkańców gminy jest program tworzenia mieszkań komunalnych. Urzędnicy regularnie przeprowadzają inwentaryzację budynków, które można przystosować do celów mieszkalnych. Budowa mieszkań socjalnych w Pęplinie kosztowała gminę Ustka blisko pół miliona złotych, z czego 178 tysięcy złotych to dofinansowanie z Banku Krajowego Gospodarstwa. Od świno ujścia aż po Hel. W portach całego polskiego wybrzeża w okresie święta zmarłych pojawiają się znicze. Tak też było i w ustce. Przy KI, gdzie cumują jednostki rybackie, od kilku lat pojawiają się płonące znicze symbolizujące pamięć o tych, którzy zginęli na morzu. Najwięcej zniczy pojawiło się przy pomniku ludziom morza, obok kapitanatu portowego i na samym falochronie. Monument odsłonięty po ponad 30 latach starań w 2002 roku przedstawia postać zmartwionej matki czekającej na powrót syna z morza. Na płytach za figurą znajdują się płaskorzeźby przedstawiające życie na morzu. Z każdym kolejnym rokiem tradycja upamiętniania nieżyjących ludzi morza zyskuje na sile. Pomimo rozwoju technologii, wypadki na morzu, choć rzadsze, to wciąż niestety się zdarzają. W ciągu ostatnich 12 lat na Bałtyku życie straciło co najmniej czterech mieszkańców Ustki. Śmiertelne wypadki na morzu powoduje błąd ludzki albo trudne warunki meteorologiczne. Niektórzy, stawiając znicze w miejscach związanych z morzem, upamiętniają śmierć swoich bliskich, którzy utonęli podczas kąpieli w morzu. Takich wypadków nad Bałtykiem zdarza się zdecydowanie więcej niż morskich katastrof. Pomnik powstańców warszawskich w Słupsku, przynajmniej do wiosny, czekając na remont, będzie niewidoczny dla odwiedzających park powstańców Warszawy. Monument o ważnym w skali całego kraju znaczeniu historycznym został zabezpieczony do prac konserwacyjnych. Słupski pomnik to pierwsza i przez wiele lat jedyna w Polsce budowla upamiętniająca powstańców warszawskich. Odsłonięty 15 września 1945 roku powstał nieprzypadkowo w Słupsku. To tutaj na ziemię odzyskane w obawie przed represjami ze stolicy uciekło wielu warszawiaków uczestniczących w powstaniu. Monument składa się z dwóch części: ceglanego, pokrytego pociskami muru oraz usytuowanej postaci poległego w walce powstańca, u którego stóp klęczy płaczące dziecko, a nad głową unosi się sylwetka orła. Niestety pomnik w ostatnich latach popadł w ruinę. Mur z czerwonej cegły, stanowiący tło dla betonowej rzeźby, zaczął się po prostu rozpadać. Spadające cegły uszkadzały betonową postać powstańca. Po interwencji słupskiej delegatury wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, pomnik, będący w gestii miasta, zabezpieczono. Mur został okryty specjalną siatką, a betonowe rzeźby grubą folią. Ma to zabezpieczyć monument przed warunkami atmosferycznymi. Na wiosnę przewidziany jest jego remont. Na razie nie wiadomo, ile wyniesie na prawa pomnika. Wartość i zakres prac znany będzie dopiero po zinwentaryzowaniu budowli przez konserwatora zabytków. Do tego czasu pomnik będzie zakryty. Od pierwszego października w Słupsku odbywa się cykl wydarzeń kulturalnych pod nazwą Wzajemne Fascynacje Polsko-Rosyjskie, których celem jest przybliżenie obu kultur mieszkańcom zarówno Polski, jak i Federacji Rosyjskiej. Wzajemne fascynacje polsko-rosyjskie to projekt, który zrodził się ponad głowami czy sprawami politycznymi, a dotyczy zwykłych ludzi: Polaków, którzy fascynują się Rosją i kulturą rosyjską, i Rosjan, którzy fascynują się kulturą polską, językiem polskim, polską w ogóle. Obejrzeliśmy spektakle, filmy. Był bobok Marcina Bortkiewicza w reżyserii Staszka Miedziewskiego na podstawie boboka Fiodora Dostojewskiego. był tlen Iwana Wyrypajewa z Karoliną Gruszką w roli głównej, były spotkania z inną panek, z studentkami wschodoznawstwa, ze studentką kulturoznawstwa. W ramach cyklu mogliśmy zobaczyć doskonały monodram Bobok na podstawie opowiadania Fiodora Dostojewskiego. Na scenie zobaczyć mogliśmy Marcina Bortkiewicza, który po wielu latach powrócił na słupską scenę teatralną. Tak od razu? W prasie? O, dziś humor i dobry styl zanikają, a zamiast tego miota się różne obelgi w prasie. Nie nie, 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 ja się nie obrażam. Nie. Więc uwzięli się na fenomeny! Jak żywe? To u nas w zeszłym miesiącu nie jeden trafił do czubków. I to w jakim stylu o tym pisano. W ramach cyklu można było zobaczyć również szereg wystaw i produkcji filmowych, między innymi, a elita Jakowa Protazanowa z odgrywaną na żywo przez Marcina Puka muzyką. W listopadzie odbędą się jeszcze spotkania z ekonomistą i antropologiem społecznym dr Iwanem Peszkowem z Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwa spotkania z Iwanem Peszkowem, to jest doktor socjologii i ekonomista. Fantastyczny człowiek, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I on powie o fenomenie pamięci Rosjan, dlaczego Stalin ciągle żyje, a Lenin już nie. I to spotkanie w rądzie 18 października o godzinie 12 w południe. A wcześniej 8 listopada w herbaciarni o 12 przy herbacie spotkamy się i porozmawiamy z Aleksandrem Menuchowem z Archangielska, wykładowcą rysunku na Uniwersytecie, zafascynowanym polską, i Lizą Kinel z Kaliningradu, nauczycielką języka polskiego w Rosji. Pomimo napiętych od wielu miesięcy stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Rosją, warto pamiętać, że kultura rosyjska jest naszemu narodowi niezwykle bliska, nawet pomimo niezbyt dobrze wspominanych zaszłości historycznych w ubiegłym wieku. Moje katedry to wystawa tkaniny artystycznej Marii Gostyli-Pachuckiej. Ulokowaną w Kaplicy Świętego Jerzego ekspozycję oglądać można do 24 listopada. Maria Gostylla-Pachucka znana jest ze swojej wszechstronności w dużej mierze za sprawą tkanin artystycznych, jak i malarstwa akwarelowego czy rysunków. Była również cenionym nauczycielem gry na fortepianie. Artystka ma na swoim koncie ponad 150 wystaw w kraju i za granicą. Wystawę mojej Katedry zorganizowano w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Przedstawia ona cały szereg wełnianych tkanin artystycznych tworzonych różnymi technikami splotów – gobelinowymi, dywanowymi czy też powrozowymi. Na wystawę zapraszają słupski Ośrodek Kultury i Klub Plastyka imienia Stefana Morawskiego.